chyba ten gołąb robi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tutaj w sprawie gołębia pocztowego do pana. Tak. Powie mi pan, co to jest za dokładnie za rodzaj gołąb pocztowy? No gołąb pocztowy to jest gołąb pocztowy, puszcza go pan na loty. Aha, czyli przesyłki, bo mi właśnie o to chodzi. Tylko czy byłaby możliwość, czy dałoby się nauczyć takiego gołębia, że wsadzi różne rzeczy, no kurwa, nie wiem jak powiedzieć, przeleci na przykład, trzymając zęb tam w buzi, nie? Jakiś pakunek i takie inne rzeczy, wiadomo, nic ciężkiego, czy tylko listy. Nie da rady, bo gołąb jest nauczony u jednego hodowcy i on do niego będzie tylko leciał. Czyli ja go mogę panu wysłać, zapłaci mi pan za niego i pan, pan go może puścić i ten gołąbek do mnie wróci. A, że jak ja go wypuszczę, to on doleci tak do pana z daleka? Dokładnie tak. To on jest taki cwaniak? Taki cwaniak jest. Bo ja chciałem generalnie, żeby on pakunki wysyłał, wie pan, z okna do okna, na przykład od sąsiada do mnie, pakunek, jakiś tam towar, jakieś to, takie... To nic z tego. Nic to z tego? A jakbym dopłacił z tysiaka, to by pan nie wyszkolił takiego gołębia dla mnie? Nie da się tak wyszkolić. Aha. No. Tak, to ja tak, może taką sobie kupię, do klatki wsadzę i będzie, bo na podwórku mam 3 klatki puste, miałem króliki, mi pozdychały, to gołębia bym mógł trzymać, co? No to oczywiście, gołębia by można było trzymać. Mhm. I w sumie jak ten, jak w niedzielę nie będzie się chciało jeść kurczaka, to można gołębia zjeść, nie? Oczywiście. Gołąbki w sosie. Zawsze go można obrać i ugotować. Pewnie, że tak. To co, jutro jakoś po odbiór po 17 bym się zgłosił? To bardzo proszę. To jeszcze dzwonić do pana jak coś? Dokładnie. Dobra, to dziękuję serdecznie. Miłego dnia tutaj. Dziękuję. Jak on mówi, że można...